Ulicami Warszawy po raz 17 przeszedł Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Tegoroczne hasło „I ślubuję Ci” nawiązywało do potrzeby walki o trwałość małżeństw. Patronat nad wydarzeniem objęła Telewizja Trwam i Radio Maryja. Jak co roku tysiące rodzin zebrało się na Placu Zamkowym w Warszawie, aby uczestniczyć w Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny. Maszerujemy w marszu po to, żeby pokazać, że w Polsce są obrońcy życia, rodziny i małżeństwa. Wskazał prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba. Hasło 17 już marszu „I ślubuję Ci” nawiązywało do przysięgi małżeńskiej. Chcemy pokazać, że rzeczywiście małżeństwo jest instytucją niezwykle ważną. Musimy dziś w dzisiejszym świecie bardzo zasadniczo go bronić, ponieważ pojawia się mnóstwo ataków ideologicznych, które chcą doprowadzić do redefinicji małżeństwa. Niestety liczba rozwodów jest duża, podkreślił dr Piotr Wołochowicz, dyrektor Fundacji Misja Służby Rodzinie. W rodzinę i małżeństwa coraz częściej uderzają różne inicjatywy społeczne i polityczne. Od 6 lat jestem wdowcem. Przeżyliśmy z moją ukochaną Mariolką 34 lata w małżeństwie. To właśnie najcenniejszą rzeczą, jaka mogła być, to było dotrzymanie przysięgi. W marsz włączyli się najmłodsi Polacy. Chciałem wspierać rodzinę, żeby trwała ona i nie była zniszczona, żeby była wspólnota. Żeby dzieci mogły żyć i żeby mogły się narodzić. W trakcie wydarzenia zbierano darowizny na dom samotnej matki w Chyliczkach. Dzisiaj jestem wolontariuszem. Także chociaż w ten sposób się włączę w bardzo potrzebną ideę. To jest takie jak gdyby symboliczne pokazanie, że rodzina jest ważnym elementem społecznym, taką podstawą. Trasa marszu wiodła przez krakowskie przedmieście. Uczestnicy nieśli transparenty wskazujące na wartość życia i rodziny oraz biało-czerwone flagi. 100-metrową flagę narodową trzymało kilkadziesiąt osób. Przed Pałacem Prezydenckim do uczestników marszu zwrócił się prezydent Andrzej Duda. Razem dają państwo publiczne świadectwo przywiązania do najszlachetniejszych ideałów. Wyrażają przekonanie, że silna rodzina to pomyślna przyszłość naszej ojczyzny. Z serca za to dziękuję. Uczestnicy marszu przeszli do Bazyliki Świętego Krzyża, gdzie sprawowana była uroczysta Eucharystia. Homilię wygłosił założyciel wspólnoty Wojownicy Maryi, ksiądz Dominik Chmielewski. Jak mówił, rozpad małżeństwa to często efekt błędów popełnianych na etapie dorastania człowieka. My już od małego, nie? Kształtujemy ten egoizm, który nieustannie krzyczy: chcę, żeby wszyscy wokół mnie zaspokajali wszystkie moje potrzeby i oczekiwania. Kapłan wskazał, że miłość jest odwrotnością egoizmu, gdyż zapomina o sobie, aby ofiarować się temu, kogo kocha. Małżonkowie muszą nauczyć się wybaczania. Gdyby mąż na oczach dzieci, nie, klęknął przed swoją żoną i powiedział: tak cię przepraszam za wszystko. Żona klęka przed mężem, mówi: ja też tak chcę ciebie kochać, zapominając o sobie. Tu działa siła, która nie jest tego świata. Według organizatorów Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny w tym roku w pochodzie uczestniczyło około 10 tysięcy osób.